W rok po śmierci Andrzeja Wajdy nasze miasto odwiedziła Krystyna Zachwatowicz, wdowa po najbardziej rozpoznawalnym polskim twórcy filmowym. Wspólnie z prezydentem Czesławem Renkiewiczem i przewodniczącym Rady Miejskiej Zdzisławem Przełomcem odsłoniła tablicę pamiątkową na budynku byłych koszar przy ulicy Wojska Polskiego. Suwałki były bardzo, bardzo bliskie Andrzejowi, dlatego że spędził to co prawda tylko lata wczesnego dzieciństwa, ale dobrze pamiętał Suwałki, dobrze pamiętał rodziców, dobrze pamiętał mieszkanie, w którym rok temu, znaczy w czerwcu zeszłego roku, mieliśmy szczęście być jeszcze tutaj z nim razem. Obywatel świata mieszkał w kamienicy opatrzonej numerem 27. Okazuje się, czasami wystarczy tylko zamieszkać w tym miejscu i już się jest sławnym. Maestro polskiej kinematografii zostawił nam w spadku wiele arcydzieł, z których możemy być dumni. Należą do nich Popiół i Diament, Ziemia Obiecana, Kanał. Wajda do mistrzostwa opanował sztukę splatania scen lirycznych i subtelnych z brutalnym realizmem i odrobiną sarkazmu. Mirosława Krymska, instruktorka teatralna Suwalskiego Ośrodka Kultury, najbardziej lubi... Pan Tadeusz Zemsta. Bardzo cenię też filmy kameralne. Nie z wielką obsadą. Jednym z takich filmów jest Polowanie na muchy. Bardzo lubię. To są, o ile się nie mylę, to współscenarzystą Głowacki. Ten klimat lat 70., ale też i pewne przejście i umiejętność łączenia wątków i nieoczywistości, a też swoiste poczucie humoru, które jest w tym filmie, bardzo mi się podoba, bardzo cenię ten film. Z kolei u Ewy Sidorek, zastępcy prezydenta Suwałk, obok ekranizacji lektur na liście ulubionych obrazów znajdują się powidoki. O wielkich artystach, świetnie nagrany. I tu też tak zdradzę może tak swoje jakieś tam preferencje, że nie sądziłam, że Bogusław Linda, mogę go polubić w takim innym wydaniu, w innym filmie. To nie jest mój ulubiony aktor, zresztą w jakiejś tam kinoakcji. To nie jest też to, co jest preferowane przeze mnie. Natomiast Linda w tej roli uważam, że był świetny, że był naprawdę bardzo dobry. Uzupełnieniem obchodów było też otwarcie wystawy fotograficznej, którą możemy oglądać do 12 listopada w foyer na pierwszym piętrze Suwalskiego Ośrodka Kultury. Ekspozycja jest dokumentacją dwóch wielkich wydarzeń z udziałem artysty. Ostatniej podróży Andrzeja Wajdy do Suwałk, przy okazji której odsłonięto pierwszą tablicę pamiątkową przy sali widowiskowej SOKU oraz z nadania mu tytułu honorowego obywatela Suwałk.